Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Dzisiaj zabieramy się w codziennej inspiracji za granie w gitarze drop. W zasadzie nieistotne jest, jaki to macie drop, czy to jest D, czy B, czy A, czy jakiś inny. Ja akurat używam B, więc wy tutaj możecie po prostu na razie poobczaić sobie mój riff. To co wam tu pokazuję. Ten motyw był może troszeczkę momentami szybkawy, trochę może nudny. W każdym razie sam schemat tutaj opierał się na używaniu pustej struny, czyli tej zdropowanej, szóstej. I ten palec pierwszy akurat miałem na piątym progu, na szóstym i na siódmym. Czyli jakby cały czas ta nuta napędowa, pedałowa tak zwana, nazywajmy może napędową, mimo wszystko, to ona jakby cały czas była jakby grana podczas dociskania tych palców, na przykład ten pierwszy riff. Cały czas są te dwie struny, dwie najgrubsze uderzenia. Dodatkowo jeszcze jest tłumienie tymi palcami, widzicie, za każdym razem dokładam te palce, stąd troszeczkę zasłaniam to, co gram, ale dzięki temu mamy dodatkowe tłumienie, bo tłumię swoją drogą nadgarstkiem, ale tłumię też właśnie tymi palcami. Dobra, to jest ten motyw taki, można powiedzieć, ten pierwotny. Później robię takie przejście. To jest akurat taki specyficzny dosyć ruch, prawdopodobnie poruszany przeze mnie na pozostałych lekcjach odnośnie zagrywek. Jeśli nie, no to sobie to obczajcie na tych lekcjach, a ja tutaj spróbuję wam tylko pokazać sam przebieg tego motywu. To jest po prostu 8-6-5 na strunie 5 i 8-6-5 na strunie 6 i to jest grane. Samą końcówkę czasami zmieniam, to może nie jest taki element stały tego motywu, bo czasem mi bardziej pasuje zagrać 8-5 na najgrubszych, a czasem 6-5.
przyjmijmy, że końcówka zawsze wygląda 6-5-0. Jest jakby od razu początkiem tego riffu. Tak mniej więcej to wygląda. Teraz figura numer 3, która tutaj byłaby. To akurat mniej więcej sam schemat, jaki tutaj grałem, to było po prostu 5-0, czyli piąta struna na piątym, a najgrubsza na zerowym, grana przez pewien czas. Później przechodzimy na czwartą strunę i później slide robiłem oktawą, czyli piąta struna na ósmym, trzecia struna na dziesiątym. Widzicie? Tutaj, ta jedna struna po środku jest pusta, tłumiona przez ten palec. Z tego ósmego progu na 3-5. Można zrobić sobie slide na 5-7 z powrotem też tą oktawą. Właściwie jest już do waszej, można powiedzieć, modyfikacji. No ja tutaj zagrałem troszeczkę inaczej niż przedtem, ale to jest kwestia taka, że po prostu zawsze szukamy jakiejś ciekawej kombinacji, więc tutaj do was należy zinterpretowanie samego tego motywu. Czy slajdy zrobimy gdzie indziej, w inne miejsce, może zamiast 3-5-5 to możemy zagrać 15-17-17. Na przykład też całkiem fajnie brzmiało tutaj oktawę wyżej od tego miejsca. Papatki, kochani,